Coraz bliżej tegoroczna edycja Suwałki Blues Festiwalu. 15. spotkanie z bluesem w tym roku również okraszone zostanie klubowymi koncertami. Wszystkie wieczorne popisy muzyków będą biletowane, ale śniadania bluesowe pozostaną dostępne bez opłat. Wyjątkiem jest Rosmarino, które na śniadania wymaga płatnej rezerwacji miejsc. Klubowe koncerty odbywać się będą w 4 lokalizacjach. Będą to wspomniane Rosmarino, Browar Północny, Piwiarnia na Chłodnej oraz Black Pub Komin. Odmiennie niż zwykle wejściówki do lokali organizujących klubowe koncerty będą sprzedawane wyłącznie w tych lokalach i tam należy się o nie dowiadywać. Pierwsze klubowe koncerty zapowiedziano już na 7 lipca wieczorem. Wszędzie rozpoczną się o 22. Kiedy zakończą? Trudno zgadnąć, ale śpieszyć się nie będzie trzeba, bo śniadania rozpoczynać się będą dopiero o 11. Na stronie festiwalu dostępna jest już lista wykonawców, którzy pojawią się na klubowych scenach.